Witajcie podróżnicy, którzy chcą odwiedzić Irlandię, ale zarazem chcą dostać tipy i porady, jak dobrze i nie przepłacać, wypożyczając auto. Rady i porady uniwersalne. Dzisiaj porozmawiamy na temat czystości auta. Mam też tutaj parę takich przykładów, że ludzie myślą, są właściwie wręcz przekonani, że jak wypożyczają auto i oddadzą, no nie oszukujmy się, naprawdę czasami brudne, ale to słowo brudne jest na tej zasadzie, że zasyfione, naprawdę jest zasyfione auto. Więc tutaj dam wam lekką poradę, tipa. No wiecie co, no miejmy zdrowy rozsądek w tym, no. Widziałem kilka razy, ludzie poprzywozili auta i były tak zasyfione z plamami. Już nie mówię to, że często są to nawet samochody luksusowe z tej klasy premium, no Mercedesy i skóra i te sprawy. Ale no, wiecie co, jeżeli podejdziecie do tego normalnie, ten co będzie odbierał na returnsach, czyli na odbiorze auta, zobaczy te auto i będzie naprawdę usyfione w środku, po dzieciach. Przeważnie jest to po dzieciach. Ja rozumiem, że dorośli, którzy mają dzieci, nie mają czasu, albo nie chce się im, albo nie zwracają na to uwagi, bo to nie ich. Ale miejcie to z tyłu głowy, że jeżeli zostawicie auto, przywieziecie auto brudne, mogą was za to dodatkowo szarżować, a są to kwoty niemałe. W niektórych wypożyczalniach są to kwoty nawet do 150 euro. Więc zanim przyjedziecie, popatrzcie te auto, już nie mówię z zewnątrz. Z zewnątrz musielibyście mieć naprawdę go usyfionego tak, że byłby oklejony błotem, ale wewnątrz. No miejmy zdrowy rozsądek, jak zawsze. Jeżeli będzie usyfione, mogą was nawet szarżować. Miejcie to z tyłu głowy, że mogą was nawet szarżować ze 150 euro. Więc to jest moja porada, mój tip na dzisiaj. Miejcie to z tyłu głowy. Więc też biorę to pod uwagę i myślę o tym, że no chcecie mieć fajne wakacje, nie myślicie o tym. No ale po co przepłacać? Moja zasada, moja w tym momencie do was co daję i wam przekonanie moje, że no rozumiem płacić, ale przepłacanie moim zdaniem jest niepotrzebne. Wracamy jak zawsze do bazy, do HQ mojego, jak zawsze mówię też. Jesteśmy przy Island, tak to się nazywa, ta cała miejscówka, gdzie są wszystkie wypożyczalnie, te główne, z lotniska, gdzie cię zawożą busem. Pozdrawiam podróżnicy.